Boże kochany, co tu się kurwa stało? Powiedz mi, co tu się stało, chłopie kochany? Panie Kazimierzu, wczoraj ze snu o 3 w nocy byłem wyrwany. Ojciec mówi, że się pali, wszystkich pobudził. Straż my wezwali. I tutaj w tym rogu. Od tego rogu? W tym rogu się paliło. Tylko w tym rogu. Co ty gadasz? W tym rogu się zaczęło palić. Bo to wiesz co? Jakiś kurwa bezczelny człowiek, jak ty mówisz, tu się paliło, bo tu innego nic nie ma. Jak Boga kocham, to ten człowiek, który musiał to zrobić, to jest bezczelny człowiek. On nie ma żadnych skrupułów. On nie ma żadnych, kurczę, ma niczego. Jeżeli tu prądu nie było. Nie było tu prądu. Jeżeli tego, to nic innego wyjścia nie ma. Tylko wiesz, co ci powiem? Że ktoś to musiał specjalnie kurwa podpalić. Żeby, rozumiesz, w taki sposób bezczelny, jakiś typ nietypowy, albo ma z głową niedobrze ten człowiek, który to zrobił, albo jest pierdolnięty dla mnie. Nie wie, co to jest dobre, co to zło. Komuś krzywdę zrobić, to trzeba się zastanowić, czy on dobrze robi, czy nie. Ja tego nie rozumiem. Tego. Powiem panu, naprawdę. Za hederem z tyłu się zaczął ogień. 3 w nocy leje deszcz. No dobrze, a tu zauważyłeś ten ogień tutaj. Ojciec. I zaczął go gasić. Wiaderkami. Ale zanim się poszło po wiadro i wróciło z wiadrem, to ogień już był na dachu. No niemożliwe, kurwa, jak Boga kocham, no. Tyle straty, tyle wszystkiego, tyle postawiono, tyle to. No kurwa, jak ma to ktoś przez złość czy coś, żeby go szlak trafił, tego człowieka, którego kurczę to zrobił. Jak go może święta ziemia go nosić, żeby chodził po tej ziemi? No przecież tak nie może być. No taką krzywdę zrobić komuś, to wiesz co, nie wiem. To już trzeba być naprawdę wykolejony. Na borcinka takiego człowieka by trzeba było wziąć. Jak Boga kocham, to jest niemożliwe, żeby w takim stanie zobacz człowieku kochany, co on tutaj narobił, jeżeli to zostało podpalone. No powiem, że... Jak Boga kocham. Gdybyśmy spali, no. Staje pan wszystko w ogniu, nie wie pan, gdzie jest ogień. No. Ale jeżeli ogień był zauważony w tym rejonie, dokładnie w tym. No to tutaj prądu kurwa nie ma. Tu prądu nie ma, tu nic nie było, co by się mogło zapalić. Nic. No widzisz. No a co stwierdzili? Coś takiego, że od czegoś nic. Nic nie stwierdzają. Nic nie podejrzają, nic nie mówią, nic nie dają. Nic nie mówią, śledztwo trwa, szukają sprawcy. No ale widzisz, mój Boże kochany, no ten człowiek, no to ja nie wiem. Nie wiem. Nie wiem po prostu, czym on tu się sugerował, czym on tutaj się po prostu zastanawiał się, nie zastanawiał się, jaką krzywdę tu chce wyrządzić temu człowiekowi. No, bo to jest tragedia. To jest tragedia, bo naprawdę, drugie co, na przykład to, no taka maszyna, kurczę, poszła w płomieniu. No i co z niej zrobić? Złom. Teraz jest złom. To już koniec, tylko zaprowadzić, jak Boga kocham. No wiesz co, to jest niewybaczalne i to jest naprawdę szokujące dla mnie. To już można, wiesz co, dostać kota, kurde, za to. Ja Boga. Tego człowieka, jakbym wiedział, to on. Rozerwałbym go, kurwa, na szczępy własnymi zębami. No, taki piękny wóz, był wszystko, pozytywne, kurwa, spaliło się wszystko, ale tak szybko się to paliło, że to powiem panu, nie że, dało rady, tak kurwa, jak zauważyli tutaj ten ogień. Ja powiem tak, jak się to zaczęło palić, ja już to zostawiłem, bo tu mówię, tego nie ugasimy, wyprowadziłem jeden samochód, wyprowadziłem drugi samochód, wyprowadziłem przyczepki, wyprowadziłem wózki. A straż już powdałeś. A straż zanim przyjechała, to już było tyle dymu na podwórku, że ja już się wycofałem. Mówię, żeby się nie zatruć. Bo jest tak dużo dymu, wie pan, to jest moment. Tlenek węgla, dym, czad. Tak, zatruty. Tak. Wiesz co, kochany, współczuję ci, kurczę, masz naprawdę, współczuję ci, bardzo ci współczuję. Co będę mógł, to ci pomogę. To nie to jest ta, że będę co chcesz, to ci pomogę chętnie. Bo ja, wiesz tego, że aż mnie zgroza to bierze. Nie będziesz sam, bo ja ci pomogę, to co będziesz chciał, to, będziesz miał życzenie, to ci pomogę. Dziękuję. Tak, żebyś nie miał
Żadnych tutaj tego. No trudno się mówi tego chuja jebanego, jak ja bym tego wiedział, że to jest podpalił on, to nie wiem, co bym zrobił. Nie wiem, nie wiem. Bo to krzywda ludzka zawsze, kurczę, chodzi. No, to już musi być naprawdę ten człowiek niespełna rozumu i nie wie, co robi. Jak Boga kocham. Naprawdę. To mnie szokujące, szokujące tu jest. No, tyle pracy, tyle postawione było. Wszystko. Nie, ktoś to, kurde, musiał zrobić. Jeżeli to nie od prądu, to ktoś to musiał zrobić. Jak Boga kocham. To nie jest tak, tu już nic nie da, robią wszystko do wyrzucenia. Nie, nie, no wszystko do taką tarczę. Tak, taka tarcza. To się krzywe jest, to się nad nie. Nie, to już ty, silnik, wszystko to przepalone. To już koniec, amen w pacierzu, amen, koniec. Tutaj nic nie ma, bracie, dobrego. Wszystko trzeba znowu na nowo. I to naprawdę roboty narobił tyle i szkód tyle narobił, że Boże zachowaj. Naprawdę. No ale weź, kochany, znajdź tego sprawcę. Jak Boga kocham, no tak, nie znajdziesz go, bo nie mam pojęcia, kto. Pamiętaj, złodziej pilnuje tylko, bo złodzieja nie upilnuje, skurwysyna. Złodziej pilnuje ciebie i nie wiesz kiedy, nie wiesz o której godzinie, nie wiesz to. Jak Boga kocham, to jest przykre. Naprawdę. Naprawdę przykre, współczuję ci, mówię naprawdę. Będę Bóg, coś to ci pomogę, tak żebyś nie będziesz sam, z mojej strony. Będę się starał ci pomóc to, co będziesz chciał. To, żebyś nie był sam. Po prostu, nie? No ale no widzisz, no nic nie zrobisz. No kochany, no nie ma sprawcy, nie ma co. A straty bardzo ogromne i duże. No spłonęło wszystko, doszczętnie. No wszystko spłonęło, to całe, co miałeś postawione kiedyś. I to było dobrze postawione, elegancko postawione, jak to oglądałem. I znowu wpadło w ruinę. To jest makabra. Piękny header, kurwa mać, człowieku, nic mu nie brakuje, było, aż się powyginało od temperatury, kurwa jego mać, no ja nie wiem, co tu się da, nie wiem, no. Taki piękny odkąpanie, nic mu nie brakowało, nic mu tego, a teraz biedny na złom, nie ma, wszystko powyginane, temperatury, Boże mój kochany, zachowaj, to się zginie. Bo ja powiem, że ten dach by spadł, ale on jest z takiej blachy zakładkowej. Właśnie. I on wisi. Ta blacha trzyma zakładkowa ta. Tak. I to popatrzcie, bo by spadł. Masz rację. On takie... by spadł, ale że tu krokwi w ogóle nie ma. Sama widzę, blacha. Widzę właśnie. No nic. Trzeba... Nie wiem, czy to się znajdą, czy nie znajdą, ale w każdym razie bardzo, bardzo dużą krzywdę ten człowiek wyrządził ci. Bardzo krzywdę. Na tym boleję, strasznie boleję, na tym, że te taką krzywdę, że potrafi człowiek wyrządzić taką krzywdę. Jak Boga kocham, no. Naprawdę, no nie wiem, niech on się zlituje, albo niech się, kurwa, zakopia, bo niech się powiesi, kurczę, mać zawczasu, że taką krzywdę zrobił człowiekowi. Człowieku tutaj. No to dachem przeszło, widzi pan. Wszystko jak się tu z tamtym staliło. Dachem, czy tutaj patrz, tam mur tutaj, ten, jak to przeszło? Nie rozumiem tego. Też nie wiem. Tamten budynek też był niższy, ale mimo wszystko no przeszło. No daj spokój, czy tutaj ktoś rzucił, czy co poza mur przed tego? Nie, to przeszło. I przeszło? To przeszło gdzieś tam krokwiami, dachem, bo tu jeden dach jest. Popatrzcie, Boże, wszystko poszło ci się pierdzielić, no. Jak tu popadł pod blachą? Jak tu mogło? Chyba, że od temperatury blacha się nagrzała, kurwa i nie, tego. No tu była jedne łaty, jedne krokwie, to dachem przeszło. Możliwe. Naprawdę tu. Cały budynek się spalił aż do końca. Jak popadł się i to cały budynek, no daj spokój. No. I tutaj patrz, nie ma siana, nie ma słomy. No tu w rogu trochę była siana. No tak. Dobra, no mimo to, ale zobacz, jak to się kurwa hajtowało aż tutaj. Ściany popękały. No widzisz, ja pierdolę, kurwa mać, ja. O Jezus, ile tutaj roboty, ja będę chciał to odbudować. Rozumiem, mam nadzieję, że może dobrej ludziom dobrej woli, może pomogą, może jak, bo ja chętnie pomogę. Jak najbardziej, bo to no człowieka, pan, to jest wszystko... nieszczęście, kurczę, szczęściu. No ja nie wiedziesz, no ja nie wiem, co tutaj ty, no. Co będę mógł, to ci chętnie pomogę. Dziękuję. Naprawdę. No ale te blacha, fajna blacha, to jedna zapadka, druga zapadka. Nie no, dach był porządny. No nie, porządny był dach, tak jest, porządny. No widać, że nawet pożar przetrwał. Tak jest, tak, masz rację.
Tutaj. I teraz wszystko trzeba zabrać, nowe belki, nowe to. O Boże, kochany, to roboty człowieku jest na tym. To był dekarz robił, co fabryki w mieście stawiał. To był zawodowy dekarz. Tak, profesjonalny, on wiedział, jak to zrobić. A no właśnie, właśnie, właśnie. I jest bardzo dobrze zrobione, było. Bardzo pracochłonna praca, weźmy pan. Każdy arkusz tak podogina. Podoginać, bo to są wygięte. Na zaciski wchodzi. Popatrz, jak to pięknie zrobione było. Zobacz, jeden w drugie wchodzi, wiesz co? I to żadnego gwoździa. A ty żadnego gwoździa nie. Na wierzchu. Jak Boga kocham. To wszystko pozabijamy. No. Tu był owiec. Tam pszenica, tu trochę jęczmienia. No i koniec. To już do wyrzucenia. Kura może zje, nie zje tego, bo spalone jest. No śmierdzi to wszystko. No to zalane wszystko wodą śmierdzi. Jest. No tak. Wodę lali do zapamiętania. Później no, jak już mieli. No mój Boże, kochany. Najpierw trzeba to zrobić. To jest. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówię ci, kurę, mam nadzieję, że chyba wszelkimi pomocami, wszelkimi tym chętnie ci pomożemy. Chętnie ci zrobimy, pomożemy ci, jak Boga kocham.